Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś otwieramy kalendarz Zalando. Właśnie do mnie przyszedł. Odsyłać nie będziemy. Otwieramy całe, jestem ciekawa co jest w środku. Dosyć dobre recenzje. Również u mnie w komentarzach pisaliście mi, żebym ten kalendarz zamówiła. Tak jak wam wspominałam, warto zaglądać na Zalando, jeżeli chodzi o kalendarze, bo są po prostu taniej często. W środku kalendarz. Dałam za niego 409 zł, nazywa się Zalando Beauty Advent Kalendar. Nie mogłam go na początku znaleźć, jak mi pisaliście, że jest już na Zalando, to wchodziłam, nie mogłam się znaleźć tak wpisując kalendarz, ale wpisałam Beauty chyba, Zalando Beauty i się znalazło. Więc jakbyście nie mieli problem, to na pewno jest. Uuu, jaki fajny! Nie widziałam u nikogo filmu, żeby nie było. Słuchajcie, jak mi czasem piszecie, ale ktoś tam otwierał, ale u kogoś lepiej, ale coś tam. Ja nie oglądam filmów z kalendarzami. Słuchajcie, myślicie, że otwierając kalendarze, mam jeszcze ochotę wchodzić do kogoś i oglądać ten sam kalendarz i ich reakcje? Nie. Wystarczy mi moja reakcja. Okej. Okay. Kalendarz wygląda tak. Bardzo ładne pudełko, bardzo takie eko. Celebrate your beauty within. Uuu, tak wygląda. Jest ciężki, więc postawię go tutaj z tyłu i razem go otworzymy. A dzisiaj palimy tę świeczkę. Pięknie pachnie. Moja przyjaciółka przyszła i mówi, co tak pięknie pachnie. Niesamowity zapach. Męski, ale piękny do domu. Piękny. Sacred Smoke. To jest chyba jakiś nowy zapach. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Ostatni kalendarz, który otwierałam z Zalando, to był Maybelline i był bardzo słaby. Także mam nadzieję, że ten wypadnie lepiej. Tutaj mamy co jest w środku, ale nie czytam. No i mamy piękny kalendarz, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Ten z zeszłego roku też mi się podobał. Ten jest pięknie zaprojektowany, ma ładny kolor. W ogóle zauważyłam, że wiele kalendarzy w tym roku jest ma fajną, taką inną kolorystykę. Lecimy w takim razie, kochani. Gdzie jest jedynka? Nie widzę oczywiście, ale mi fajnie tutaj pyka ten ta świeczka. One. I w jedynce mamy Bobbi Brown, baza pod makijaż, taka miniaturka, to jest 7 ml, więc spoczko, na kilka razy można użyć. Bardzo lubię ten produkt, używam go na co dzień, więc fajnie, szkoda, że taki mały. Teraz numer 2, gdzie jest 2? I mamy w środku paletkę z Revlonu. Jakiś czas temu te paletki dostałam i zrobiłam wam chyba rozdanie z nimi, więc nigdy ich nie użyłam. Nie wiem, czy są dobre. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy te palety są w porządku, czy nie z Revlonu. Ale spoko. Paletka ok, ładna kolorystyka. I w środku jest Pie Impossible Glow, kwas hialuronowy. Ile tu mamy pojemności? 10 ml. Coś tu mam jeszcze, wyciągi z jakiś alg. Uuu, to coś takiego jest. Wow, tak wygląda. Fajnie. Bronzing Drops, rozświetlacz brązujący. Super, fajnie. Coś takiego bardzo ciekawego. Dobra, numer 4. A w czwórce mamy Elizabeth Arden, w ogóle marka, która u nas praktycznie, nie wiem, nie jest jakaś bardzo popularna. 8 Hour Cream Lip Protectant. 8-godzinne, nie będę otwierać, 8-godzinna ochrona ust. Fajnie. Mówię, nie znam jakoś bardzo tej marki, kiedyś była bardzo popularna. Piątka, szukamy piątki, tu jest piątka jakaś malutka. Oj, i zleciała! I w piątce, o, olejek z Nuxe, uwielbiam, moja mama tak kocha te produkty. Olejek z Nuxe, ten ze złotem. Także bardzo, bardzo fajnie. Mają charakterystyczny zapach, nie każdy lubi ten zapach, ja akurat lubię. Dobra, szóstka, gdzie jest six? Szóstka, o szóstka. Nie widzę, na bank już widzicie, a ja nie. I ktoś mi mówi przez ekran, tutaj, tutaj nie widzisz, babo. No nie widzę, nie widzę. Six. Oczywiście, że nie widzę, było na środku. Brawo ja. O, nie mówcie, że jest w środku Foreo. O kurde! Nie wierzę w to, że w środku jest Foreo. Nie wierzę w to, że dali Foreo! What? Ale szok! I każdy ma... Za 400 zł jest Foreo w środku? UFO Mini. Szok! To jest, słuchajcie, szok. Do niego są normalne maseczki, czy jakieś inne? UFO Mini. O kurcze. Ale w ogóle o nie miałam, słuchajcie, o nie miałam. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Dali UFO Mini. Ile kosztuje UFO Mini? Czekajcie. Sorry, że tak ten, ale jestem w szoku. Nie wiedziałam, co jest w tym kalendarzu, przyrzekam wam. UFO Mini. Maski chyba osobne są do niego. Na Sephorze. Kosztuje 449 zł to. Szok! No dobra, ale jakie maseczki tu wchodzą? Mini jakieś? Maseczki zaprojektowane, dowiedz się, więc dzięki linii maseczek aktywowanych. Nie no, normalne chyba wchodzą. Które maseczki tutaj wchodzą? Nigdy nie miałam UFO Mini, więc nie wiem. Sorry, jestem taka po prostu podekscytowana teraz.
No bo zwykłe UFO kosztuje 800 coś, a UFO Mini 2 kosztuje 740 zł. Nie, normalne maski wchodzą z tego co widzę. Zarąbiście! Zarąbiście, czy zostawię sobie to ja, czy oddam na prezent? Tak czy siak, to jest najlepszy kalendarz. Pozamiatana, lecimy dalej, ale tego nic tego nie przebije. Przeżyłam szok. Nadal jestem w szoku. 7, gdzie jest 7? 7, 7, 6. Gdzie jest 7? Jest. I teraz to nieważne co w środku, bo było UFO. Olejek bardzo fajny, BB Hairdresser z Bumble and Bumble. To jest taki primer przed suszeniem. Fajny produkt, miałam go kiedyś. Też chyba zresztą z kalendarza czy tam z boxa. 8. A w 8 jest maskara z L'Oreala. Ta jest akurat bardzo dobra. Volume Million Lashes. Spoko. W takim ładnym opakowaniu jakby chromowanym. 9 jest tu. A w 9 mamy maseczkę. I jest to maseczka Master Patch Original Fee Blemish Cover, czyli maseczka na pryszcze. 3 rozmiary SML. Super, zostawiam to, może będę jakiś test nagrywała na żywo. Już robiłam wam takie testy maseczek właśnie, takich dziwnych, to się przyda. Ten, 10. A w 10 mamy żel do brwi z tego Zima, coś takiego, Mina. Nigdy nie wiem jak się nazywa. Testowałam kiedyś tą markę, ale jest taka... w porządku po prostu, ona jest dostępna właśnie na Zalando, no ale spoko, przezroczysty żel do brwi zawsze się przyda. 11, gdzie jest 11? 11. Coś dużego znowu. The Body Oil Liang Liang z Tom Hempsa. Fajnie, czyli olejek do ciała. Mamy tu w środku olejek konopny. No, ma dosyć mocny zapach, więc nie każdemu się spodoba. Dobra, to była 11, 12 jest tu, 12, dosyć dużego. Avède Botanical Repair szampon. Taki mały, spoko. 50 ml. To moje urodziny były. Nadal nie mogę przeżyć. Nadal myślę o 6, słuchajcie. To było coś. Dobra, 13. 13 albo 13 szukam po prostu. Jest 13. Zobaczymy, czy szczęśliwa. I mamy kredkę z Kiko. Kredkę Kol. Kiko wycofali z Polski i w tym momencie bardziej mnie zainteresowała ta marka, jak została wycofana. Zawsze tak jest. Tak, czarna kredka automatyczna, Kol do rozcierania. Bardzo fajnie. 14. A w 14 mamy Glam Glow Supermatte, ale ta próbka trochę mała. To może Glam Glow powinien dać coś większego. Większą miniaturkę, bo to jest naprawdę na raz do użycia tylko. 15. To jest 15, coś dużego. No, coś ogromnego tu jest. A w środku jest Revolution Cream Cleanser do mycia twarzy z witaminą C. Usuwa makijaż i brud. Pomaga rozświetlić skórę. Super! Nie używałam tego, chętnie przetestuję. Dobra, 16 tu. W 16 mamy Urban Decay All Nighter w pojemności 15 ml, więc fajnie, taki akurat na podróż czy tam na imprezkę, jak ktoś idzie, nie trzeba całego ze sobą zabierać. Akurat mój się skończył, więc... cieszę się, że będę miała ten. To jest jeden z lepszych sprayów utrwalających. Ma taki składnik, który dobrze trzyma make-up. A także fajnie, że będę mieć tą miniaturkę. 16 była. 17. O, to jest super. To jest woda opalająca z Saint-Tropez z witaminami. Świetna, naprawdę daje przepiękny odcień opalenizny. I używałam ja i mój mąż do twarzy i do ciała właśnie w tym roku. Zużyliśmy całe opakowanie. Piankę mieliśmy i właśnie spray. 18. I zleciała szufladka. 18 mamy maka, już poznaję. I mamy kolor Whirl. A on jest nie za ładny, to jest taki brązowy odcień. No, nawet nie będę używać, słuchajcie. Tutaj teraz, w sensie na ręku. Taki brąz, on był jakiś czas temu bardzo popularny, jak weszła moda na brązowy makijaż ust. Dobra, 19. 19 Advanced Night Repair w małej pojemności Estée Lauder. No malutki, bo wiecie, bo 7 ml, ale jest to dosyć takie serum wydajne, więc można sobie wypróbować. 20, coś dużego znowu, dlatego ten kalendarz był taki ciężki, dlatego ta paczka była taka ciężka. O! Złapałam. I mamy So Rose. Coś, co to jest? 100% naturalne do wszystkich cer. Rosen Avasa. Czyli woda różana. Nie znam tej marki. Woda różana do cery. Taki wiecie, ala tonik. Pięknie pachnie. Och, cudownie pachnie. Rano i wieczorem po myciu nakładamy. Super, super. Duża pojemność, bo mamy tu 250 ml ekstra. 21. O, i mamy Real Techniques. Tego jajeczka, słuchajcie, nie znalazłam w
kalendarzu Real Techniques. Zobaczcie sobie tutaj kalendarz Real Techniques, jak nie widzieliście film. Zobaczcie, że nie warto kupić tam ten kalendarz według was. I mamy tutaj mixing sponge, czyli taką gąbkę, dzięki której możemy mieszać. Tutaj mamy taki jakby stempel, taki wiecie, silikonowy. I można nakładać czy to bazę, czy można namieszać ze sobą podkłady i tak dalej, i tak dalej. Także tak wymyślają takie różne gadżety. To było 21, nie? Tak, 22. 22 mamy Boskia, to jest Luminizing Black Mask. Jest test na kanale, proszę zobaczyć, nagrałam test tej maski. Nie pamiętam czy czarnej, czy różowej, ale na pewno test maski Boskia jest na moim kanale. 23. A w 23 mamy pędzelek z Luvia i Zalando do nakładania maseczki. Taki wiecie, taka szpatułka. To nie jest głupie, bo to jest silikonowe, nie trzeba wybrudzić palców. Widzieliście test mojej zielonej maseczki? Tutaj mamy test zielonej maseczki, który nagrywałam ostatnio, nakładałam widelcem, bo tylko to miałam nie metalowe pod ręką, bo nie można było metalu używać, także taka szpatułka też się przydaje. I 24 mamy, duży kosmetyk, Augustinus Bader, bardzo instagramowa marka, często mi się na Instagramie wyświetla jako jedna z jakichś fajniejszych marek. Krem z TFC 8, krem nawilżający, nie można na ten, muszę wiedzieć co, ponieważ tutaj nie ma żadnej ulotki, muszę sobie na temat tego kremu poczytać, ale podejrzewam, że tani nie jest. Jest bardzo ciężka i luksusowa butelka, no pięknie to wygląda, także na pewno jakiś fajny przeciwzmarszczkowy krem. Kochani, co sądzę o tym kalendarzu? Uważam, że jest świetny. Zawartość jest niesamowita, no ale powiedzmy sobie szczerze, przez Foreo. Gdyby Foreo nie było, no to byłoby ok. 400 kupujemy kalendarz luksusowe kosmetyki. Nie mogę wyjść z podziwu, że tutaj znalazłam Foreo. Nie mogę w to uwierzyć, że jest to kalendarz, w którym każdy dostaje Foreo UFO. To jest szok dla mnie, przeżyłam szok i niedowierzanie. Nie zajrzałam, nie podejrzałam co jest w tym kalendarzu, więc nie wiedziałam o tym. Naprawdę moja reakcja była prawdziwa, także... Ten kalendarz jest wart swoje ceny, głównie właśnie przez to urządzenie. Oczywiście są też inne fajne kosmetyki, ale całkowicie to Foreo przyćmiło pozostałe kosmetyki. Dajcie znać, co sądzicie. Czy was też to zaskoczyło? Czy kupicie sobie ten kalendarz, czy nie? Czy macie ochotę właśnie na Foreo UFO? Pamiętajcie, że nie trzeba używać Foreo UFO tylko z maseczkami Foreo. Można też ze zwykłymi maseczkami w płachcie. Nagrywam o tym osobny film, nazywa się Triki z Foreo UFO. Możecie sobie zobaczyć, do czego Foreo UFO się przydaje, oprócz takich maseczek dedykowanych. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Ja jestem nadal w szoku, bardzo mi się podobało. Jeżeli wam się też podobało, zostawcie mi komentarz, napiszcie co sądzicie i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!